Panowie, wyobraźmy sobie sytuację, która jest możliwa, że za pół godziny dowiemy się o tym, że jacyś przebrani w cywilne ubrania przebrani za Łotyszy, ludzie mówiący po rosyjsku, zajmują miasto Lucyń we wschodniej Łotwie. I co się dzieje? Panie ministrze, jak pan przewiduje rozwój wypadków? Bo ja dzisiaj obawiam się, że będziemy czekać na to, że następnego dnia pani Federica Mogherini wyda bardzo mocne oświadczenie, pan prezydent ono wyrazi oburzenie, pan zaapeluje do Sojuszu Północnoatlantyckiego o szybkie rozpoczęcie działań, a szefowie państw będą zastanowić się, czy punkt piąty, paragraf piąty został, jakby wchodzi w grę, czy nie wchodzi w grę. Co by się stało? Wyobraźmy sobie tę sytuację. To pytanie do wszystkich panów, właśnie od pana ministra zatem. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście raz w roku Igor Jankę zaprasza w takim składzie. Żartowaliśmy idąc tutaj, gdzie za rok się spotkamy i tutaj były różne i optymistyczne i pesymistyczne prognozy. Lepiej pozostawmy je w tajemnicy. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, ja myślę, że mam wrażenie takie, że rodacy profesora, niezawodni w służbach wywiadowczych przewidzieli takie pytanie Igora, ponieważ wczoraj we wszystkich serwisach można było obejrzeć amerykański sprzęt trafiający na Łotwę. I ja myślę, że to jest taka odpowiedź, która nie jest odpowiedzią taką inflacji słów i coraz bardziej głębszych potępień i głębszych rozczarowań, tylko jakoś tam konkretnym działaniem. Więc to jest widoczne, to jest wyraźne. To zaangażowanie amerykańskie na Łotwie, w Estonii, na Litwie, ale także i w Polsce rośnie. Zeszły rok to kilka tysięcy ćwiczących obecnych amerykańskich żołnierzy i również z ukierunkowaniem na sprawy wojen hybrydowych czy zielonych ludzików. Ja byłem 2 tygodnie temu na Łotwie. Miałem okazję rozmawiać dłużej z łotewskim ministrem obrony i pytałem go, bo to miał taki kontekst wypowiedzi premier Łotwy, która powiedziała, że widzi już pewne elementy wojny hybrydowej. Myślę, że oni są i mentalnie, i organizacyjnie dobrze do tego przygotowani. Więc sądzę, że kombinacja tych czynników sojuszniczego udziału i gotowości, i determinacji, i jakby przewidywania różnych złych scenariuszy daje im taką pewność w tej sytuacji. Oczywiście nie mam też, rozmawiałem z osobami, które po prostu były na ulicach Rygi i miały okazję rozmawiać z mieszkańcami Rygi. Poziom obaw, poziom strachu jest tam bardzo duży. Wiadomo, historia Łotwy, jak się układała w ostatnich 10 latach i tam każdy, kto ma trochę więcej niż 25-30 lat, dobrze pamięta, co to znaczy Związek Sowiecki. Także ja nie chcę odpowiadać w sposób taki urzędowo-optymistyczny, bo moją rolą jest też odpowiedzialność za przygotowanie Polski na najróżniejsze scenariusze. Ale myślę, że przez ten rok sprawy wojny hybrydowej zielonych ludzików dobrze zostały przez NATO jakoś zaabsorbowane i przemyślane. Zresztą sądzę, że akurat w Polsce coś, co nazywamy dzisiaj wojną hybrydową, zawsze było jakoś w naszej myśli wojskowej. No, 5. kolumna, sierpień 39, to właśnie było coś takiego. Więc te scenariusze były jakoś zawsze, oczywiście życie je weryfikuje. Więc uważam, że odpowiadając na to pytanie, jak my byśmy się dowiedzieli za pół godziny, to znaczy, że Łotysze i Amerykanie i NATO już by działali od tego pół godziny. Pytanie do Andrzejewskiego, czy rzeczywiście, czy może mieć taką pewność dzisiaj, że sojusz zacznie bardzo natychmiast zacznie działać, bo ja ciągle mam wątpliwości. Jeszcze raz chciałbym podziękować za zorganizowanie tego, to rzeczywiście staje się tego pewnego rodzaju tradycją, że się tutaj spotykamy. Dziękuję
Muzeum za goszczenie nas tutaj. Ja bym podszedł do tego trochę inaczej, to znaczy jest jasne, że po szczycie w Walii polityka poszła w dwóch kierunkach. Z jednej strony, żeby podnieść ten poziom zapewnienia państw sojuszniczych. W związku z tym message zarówno dla Rosji, jak i dla państw, które znajdują się na flance sojuszu, który wyszedł i od strony amerykańskiej, i od strony sojuszu jako całego, jest jednoznaczny. Tu jest NATO, jest czerwona linia, która go oddziela od innego obszaru i tej linii nie wolno przekraczać. Stąd administracja Obamy już bardzo szybko odpowiedziała właśnie w tym sensie tej inicjatywy, prawda, reassurance i przygotowuje NATO, właściwie do pewnego stopnia jest to już zrobione, te siły reakcji w Polsce, które nazywa szpicą, czy nawet wyjąć. To jest jeden element sprawy. Drugi element sprawy to jest to, że w momencie, kiedy się wytwarza te czerwone linie i granice, no to, że tak powiem, ta druga strona staje się bardziej kontestowana właśnie dlatego, że ona znajduje się po drugiej stronie. Więc mamy problem tego, w jaki sposób sytuacja na terenie Ukrainy i w ogóle Europy Wschodniej może wpływać na bezpieczeństwo sojuszu. To jest podstawowe pytanie, bardzo trudne w mojej ocenie i nad którym się zastanawiają zarówno dowódcy wojskowi, jak i planerzy idący politycznie nad tym. Ja bym chciał dodać jeszcze jedną rzecz. Ja nie wątpię, że byłaby reakcja. Kwestia dla mnie ważna jest i nad tym nadal musimy pracować, jak szybko sojusz jest w stanie odpowiedzieć na bezpośrednie zagrożenie. Chodzi tu przede wszystkim o zdolności wczesnego ostrzegania i tu i służby działające na zewnątrz, ale również uważam, jeśli mówimy o wojnie hybrydowej, służby działające wewnątrz państw, ministerstwa działające wewnątrz państw, bo to nie mówimy tylko i wyłącznie o zagrożeniu wojskowym. Patrzenie na to, jakiego rodzaju akwizycje gospodarcze się odbywają, patrzenie na to, jak działają media i tego rodzaju, to ogromnie istotny element całości. Rosjanie nam pokazali, że są w stanie zmobilizować w sposób szybki duże ilości wojska, 25 do 60 tysięcy ludzi, powiedzmy, w przeciągu 48, może 72 godzin, więc mają pewnego rodzaju możliwości, które są ciągle ćwiczone, są przerabiane i widzimy też duże ilości żołnierzy, które Rosjanie są w stanie mobilizować. Tu sojusz powinien mocno się skoncentrować nie na samej zasadnej, tym zasadnym zapewnieniu, że zadziała, bo sądzę, że to jest niekwestionowane, tylko w jaki sposób i jak szybko byłby to w stanie zrobić. Niedawno rozmawiałem, że Jakub Biury z takim przyjacielem, który pracuje w NATO, właśnie 48 godzin to jest takie minimum do procesów decyzyjnych, żeby one się zaczęły odbywać. Więc ja uważam, że jesteśmy w sytuacji budowania i tworzenia tych sił odstraszania sił zaporowych i jednocześnie musimy się skoncentrować na poprawieniu zdolności odpowiedzenia. Natomiast nie kwestionowałbym tego, że jest zdecydowany message, jeśli chodzi do Rosjan, że tu są elementy terytorium sojuszu i one są bronione. Ja kiedy słucham niemieckich polityków albo czytam niemieckie gazety, ale czytam niemieckie gazety, to wiem, że oni mówią, przez komentatorów mówią niemieccy politycy, to ja osobiście ciągle takiej pewności nie mam. Co do tego, że na przykład w stolicy Niemiec natychmiast zapadnie decyzja, tak, my również wysyłamy naszych żołnierzy, popieramy naszych, nie wiem, Amerykanów, tak, podejmujemy wspólnie decyzję o natychmiastowej reakcji. Druga rzecz, o czym Pan mówi, to no, dzisiaj nie ma jeszcze szpicy, tak? Szpica ma mieć zdolność do reagowania w ciągu 48 godzin. No tak, a to wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo tymczasowe. Gdyby to się zdarzyło już, to... Proszę Pana. Pan Krzysztof Szczerski. To ja się włączę także na rozpoczynanie podziękowań za zaproszenie organizacji tego spotkania, możliwe spotkania z Państwem i z Panem Premierem, z kolegami, bo to rzeczywiście jest ważny moment do dyskusji. Słuchając tych głosów wcześniejszych, to powiedziałbym tyle, że owszem, tak, panowie przekonujecie, że ta reakcja byłaby szybka i sprawna. Natomiast przeświadczenie opinii publicznej z czegoś jednak wynika. Tak? To nie jest tak, że ludzie po prostu tego nie wiedzą, o czym panowie mówicie i im się wydaje, że są narażeni na działania te hybrydowe, jakkolwiek nazwiemy je, strony agresywnej w tym konflikcie wschodu z zachodem, tylko po prostu nie czują dzisiaj tego, co jest
istotą działania także w sensie bezpieczeństwa, a wiemy, że ono z wszystkich podręczników wojskowych czy o wojskowości mówi, że to jednak jest czynnik czy iloraz dwóch elementów, no? Siły realnej, sprzętowej czy militarnej plus woli politycznej. I ja nie wiem, czy my nie mnożymy siły militarnej przez zero. Także ta część druga równa się zero. Wtedy cała nasza siła nie ma żadnego sensu. Tak? Wojsko czy sprzęt amerykański na terytorium Łotwy czy krajów bałtyckich przy zerowej woli politycznej potem, żeby go użyć w realnej konfrontacji, jest bezwartościowy. Nad tym musimy dzisiaj pracować. My dzisiaj nie musimy pracować tak bardzo. Oczywiście przy polskiej modernizacji, to pewnie jeszcze będziemy mówić o armii, jest bardzo wiele też w tym pierwszym elemencie tego składowego, tej siły bezpieczeństwa. Natomiast my dzisiaj w Europie, w NATO musimy pracować nad tym drugim składnikiem. To jest rzecz, która jest przed nami najpoważniejsza dzisiaj, bo też mam takie wrażenie, że część osób rozumie pojęcie wojny hybrydowej właśnie po to go używa, żeby powiedzieć, że tak naprawdę nie każda wojna jest wojną, która jest wojną prawdziwą. Także my musimy rozumieć wojnę hybrydową jako nowy rodzaj wojny, ale jednak jako wojnę, a nie jako przepustkę do tego, żeby mieć możliwość reakcji elastycznej, bo to jest hybrydowa wojna, a nie prawdziwa. Tak więc używajmy słowa hybrydowa nie w takim sensie usprawiedliwiania możliwości elastycznej reakcji. Także właśnie zastanowimy się, do jakiego stopnia hybrydowość oznacza tej wojny, oznacza realny konflikt, bo to jest konflikt. Więc rzeczywiście trzeba po prostu, to ważne, żeby w katalogu reakcji NATO włączyć także do tej reakcji automatycznej coś, co byśmy nazwali dzisiaj hybrydową formą konfliktu, bo on jest realnym konfliktem. Tak? I pracować przede wszystkim nad tą drugą częścią owego równania, taką, żeby rzeczywiście wola polityczna istniała, a tej ja uważam, że niestety dzisiaj będzie brakowało. Tak? W tym momencie kluczowym, jeszcze do tego usprawiedliwiając sytuację hybrydalnym charakterem wojny, będziemy mieć do czynienia z wahaniem, tak jak mieliśmy do czynienia z wahaniem w sytuacji ukraińskiej, bo przecież to wszyscy wiemy, to pan premier też pewnie powie, to nie jest tak, że Władimir Putin jest jakimś genialnym strategiem. Także on osiąga swoje sukcesy dlatego, że wymyślił znakomitą jakąś nową taktykę wojny, która pozwala mu osiągać założone cele. Nie, to dlatego, że wykorzystuje właśnie ową część zero w woli politycznej naszej strony, czy przynajmniej minimalną. Jeśli mówimy na przykład o tym, o czym mówił Michta, profesor, przed chwilą o mobilizacji nie strony rosyjskiej, no to jeśli zestawimy to nawet z tymczasową czy ostateczną szpicą NATO, no to proporcje są nieporównywalne. Tak? Możliwości militarne w tym sensie także bezpośrednio zdolności do szybkiej mobilizacji. Nie zachęcajmy się do tą szpicą, bo ona po prostu nam w tym względzie realnego, niehybrydowego konfliktu może wyłącznie posłużyć jako moment pierwszej reakcji po to, żeby dać tym politykom czas na to, żeby to razy 2, 5, 6 przemnożyli, tak? bo bez tego to nas nie uratuje. Tak, wspomniał pan o tym, że Polacy mają wątpliwości, to przypomnę tylko jedno badanie, które ostatnio się pojawiły. Przepraszam, nie pamiętam autora, znaczy nie wiem, które medium to badania zamawiało, ale z tego wynikało, że połowa Polaków po takim czasie, po tylu latach bycia członkiem NATO, nie wierzy w to, że NATO nas obroni, kiedy zagrożenie przyjdzie. Może ta połowa Polaków jest niedoinformowana, a może ma bardzo dobre intuicje. Paweł Kowal, to jest trzeci element tego równania, czyli jeżeli o sprzęcie, kiedy mówimy o woli politycznej, musimy też powiedzieć o tym, jak społeczeństwo jest przygotowane do wybuchu konfliktu. Trzeba powiedzieć tak, moim zdaniem podstawowym celem Putina jest wywołanie strachu. Czy Putin gra na strachu, osiąga ten strach i działaniami na Ukrainie, i bardzo szeroko zakrojonymi działaniami propagandowymi na Zachodzie, z których najbardziej wyrafinowanym narzędziem straszenia jest oczywiście to zakazane słowo w poprawności politycznej, czyli uderzenie nuklearne, które jest istotnym elementem zastraszania. Problem w Polsce mamy poważny, dlatego że społeczeństwo, że można użyć takiego dużego kwantyfikatora, czy duża część ludzi została ukołysana przez polityków.
kołysana przez polityków i ja nawet tak ostro bym tutaj nie kierował ostrza w kierunku jakiejś jednej organizacji politycznej czy jednej partii. Po prostu przez 25 lat, a szczególnie przez ostatnie 10-15 lat, mówiliśmy wszyscy, jedni mniej, drudzy bardziej, to już do oceny kto mniej, kto bardziej, że w gruncie rzeczy nie ma się czego bać, że czasy wojny się skończyły. I teraz stoimy przed takim problemem, żeby w jakiś stopniowy sposób wrócić do debaty ze społeczeństwem na temat bezpieczeństwa. Bo nawet jak my sobie tutaj rozmawiamy drugi raz, w pięciu, to mówimy jakieś rzeczy, czata, szpica, położona kotwica, ale nie w tym sensie dosłownym. Takie teksty dzisiaj możecie Państwo usłyszeć wszędzie. Ja się pytam, ile osób nawet ze słuchających dokładnie wie, o co chodzi. Co to ta czata, co to ta szpica, co to ta położona w traktacie kotwica. I to, moim zdaniem, symbolizuje dzisiejszą dyskusję o obronności. Dlatego pierwszą rzeczą, którą ja bym sugerował, zacząć poważnie mówić ludziom. Tak, mamy do kupienia 3 okręty, potrzebujemy tyle i tyle śmigłowców, dlaczego ich musi być kilkadziesiąt. Tak, potrzebujemy za to zapłacić tyle, w związku z tym będzie tyle miejsc pracy. Trzeba wrócić do poważnej dyskusji obronności z opinią publiczną. Dzisiaj to jest temat dla wąskiego kręgu wtajemniczonych. No i tu się pojawia dwie pokusy, które stanowią takie ekstremy. Pierwsza pokusa to jest straszenie. Znaczy widzę, że coraz więcej osób uważa, że najlepiej to powiedzieć w telewizji tak. Jak nas Ruscy jutro napadną, to nie będzie co zbierać i w 2 dni będą pod Berlinem. No, to jest funkcjonalnie bardzo niebezpieczne, dlatego że to w gruncie rzeczy osłabia szeroko rozumiane pojęcie obronności czy poczucie obronności u obywateli. To nie jest dzisiaj sposób, żeby kogoś szokować. Ja muszę powiedzieć, że mi się to bardzo nie podoba. No jest oczywiście drugi ekstremum, to jest miks tego, co słyszeliśmy, czy Europa nas obroni, NATO nas obroni, nie ma się czym przejmować. To jest połączone jeszcze z takim pluszowym militaryzmem, który w Polsce też się zaczął pojawiać. On mnie przypomina trochę 1938-1939 rok. To jest tak, że eksperci wiedzą, że nie jest kolorowo, ale zawsze można raz na jakiś czas wystawić grupy rekonstrukcyjne, one przemaszerują, ludzie mają poczucie, że jest super. Trzeba znaleźć gdzieś przejście pomiędzy tymi dwoma ekstremami, to znaczy w ciągu roku, 2 lat rozpocząć poważną rozmowę z opinią publiczną, nie o 0,05% na obronność, bo to nic dla nikogo nie znaczy. To jest zresztą przedmiotem krytyki w kręgu ekspertów, ponieważ jest problem, czy to realnie jest wykonywane, ale w ogóle publicznie to nic nie znaczy. Trzeba zacząć rozmowę o tym, żeby być może nawet podnieść wydatki na obronność, ale trzeba nauczyć się to publicznie motywować. I jeżeli dzisiaj ja widzę jakieś zadanie, to jest dla mnie podstawowe zadanie. Bardzo dziękuję. Na pewno do tego wątku wrócimy, bo bardzo chciałbym jeszcze ten kontekst międzynarodowy. Chciałem pociągnąć. Pan pisał w swoich tekstach o tym, że celem Putina jest rozbicie NATO. No, trudno dzisiaj powiedzieć, że NATO jest rozbite. Nie jest zjednoczone, może tak możemy powiedzieć, ale czy to pytanie do wszystkich panów, ale chciałem zacząć od Andrew Michty, czy są realne podstawy do obawy, że NATO zostanie no, nie rozbite, ale podzielone? Bo kiedy słyszę pomysł szefa Komisji Europejskiej, Jean-Claude'a Juncker, o utworzeniu armii europejskiej, to myślę, że to jest najlepszy sposób na rozbicie spójności NATO, bo to jest jakiś, mnie się wydaje, to jest pomysł absolutnie kosmiczny, który ma nas odwieść od poważnej rozmowy, znaczy od poważnego działania, już nie rozmowy, bo to nie ma co gadać, to trzeba robić. Od poważnych działań w ramach Paktu Północnoatlantyckiego. Znaczy ja, pozwoli pan, powiem najpierw jedną rzecz. Pan zacytował taki powód data na temat tego, że Polacy uważają lub nie uważają, że NATO ich obroni. Ja mam naprawdę tego szczerze dosyć, że NATO ich obroni. Polska jest w sojuszu. Polska kształtuje konsensus i politykę tego sojuszu. Polska ma wpływ na zdolności obronne tego sojuszu w swoim zakresie. Więc dla mnie jest naprawdę takie troszkę nieproduktywnym mówieniem, czy oni nas, dlatego że robi to jednak w mojej ocenie pełną mispercepcję sytuacji. Zodłóżmy sobie to na bok, Polska jest w sojuszu i kwestia jest, w jaki sposób ten sojusz musi się przygotować do tego rodzaju odpowiedzi.
Teraz chciałbym dodać jedną rzecz, bo pan Szczerski powiedział coś bardzo istotnego, to znaczy w jaki sposób wola polityczna przekłada się na zdolności operacyjne i zdolności obronne sojuszu. Tu bym się trochę nie zgodził z tym, że nie ma znaczenia, że jest ileś tam setek żołnierzy amerykańskich sprzętu w tej chwili w krajach bałtyckich. Znaczy ja od początku kryzysu jestem adwokatem tego, żeby stworzyć stałe bazy i za chwilę powiem, dlaczego uważam, że to jest istotne. Ale jednak nawet w obecnej sytuacji, tej rotacyjnej obecności, tej obecności, która ma być, prawda, no taka istniejąca, rotacyjna, bez podejmowania tego ostatniego kroku, to jednak ja bym bardzo się wahał powiedzieć, że w wypadku, gdyby żołnierze amerykańscy znaleźli się pod bezpośrednim zagrożeniem na jakimś obszarze, Stany Zjednoczone powiedziały, to nie jest nasza sprawa. Więc tu jest duża wartość tego, nawet tych mniejszych sił zbrojnych, które się znajdują, w sensie wyznaczania pewnego obszaru, który jest nie do przekroczenia. Druga sprawa to jest kwestia ilości tego wkładu i tu ma pan rację. Znaczy, nazwijmy to po polsku szpica, czyli ta siła reagowania, która ma być stworzona. Kilka tysięcy żołnierzy jest istotne w momencie początkowym jakiejś fazy kryzysu. Jest istotne, jeżeli chodzi o dużą symbolikę tego. Ale w końcu, gdyby doszło do pełnej eskalacji, to nie jest to duża siła. No tutaj nikt tego nie sugeruje. Stąd ja na przykład od jakiegoś czasu uważam, że byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem, mamy szczyt natowski w 2016 roku właśnie tutaj, gdyby pomyśleć o tym, w jaki sposób przemienić tę ograniczoną ilość żołnierzy w inny sposób bazowania. To znaczy jest najwyższy czas, żeby sojusz zaczął myśleć o restrukturyzacji sposobu obecności w Europie. Kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich i innych natowskich, dodajmy do tego, na Bałtach, czyli każdy kraj bałtycki, powiedzmy batalion można tam rozłożyć w jednym, dwie tak zwane grupy Brigade Combat Teams, jedna w Polsce, jedna w Rumunii. Jeśli chodzi o wartość odstraszania, czyli stanie się tym drutem, o który ewentualny agresor może się potknąć, i wartość obronna, w związku z tym byłaby o wiele, wiele wyższa. Więc ja myślę, że kwestia jest, jak pójść w tym kierunku. I teraz bardzo szybko do pana pytania odnośnie tego, co jest celem Putina. Ja raczej lubię brać ludzi za to, co mówią. I Putin od właściwie 2007 roku bardzo zdecydowanie wypowiada się na temat tego, w jaki sposób chce prowadzić politykę i jak widzi relacje jego z krajami zachodnimi. Jeśli spojrzy pan na to, w jaki sposób rosyjskie media wypowiadają się wewnętrznie, nie Russia Today na benefis ludzi na zachodzie, jest to jasne postrzeganie, że kryzys ukraiński i sprawy sojuszu są ze sobą pomotane. Armia ukraińska to jakiś legion, prawda, natowski, tego rodzaju retoryka, która się tam ciągnie. Ja nie sądzę, że Putin jest zainteresowany wjechaniem czołgami przez granicę, czyli niczego nigdy w planowaniu nie wolno wykluczać i na to trzeba być gotowy, ale że jest w tej chwili zainteresowany wjechaniem czołgami przez granicę czy do krajów bałtyckich, czy Polski. Ale mogę sobie wyobrazić scenariusz, w którym na przykład dochodzi właśnie do jakiegoś etnicznie zorganizowanego zamieszania czy kryzysu wewnątrz jednego z krajów natowskich, zwłaszcza tych słabszych na peryferii sojuszu na flance. I wówczas następuje, że tak powiem, zamrożenie działania, czyli jest to de facto schwycenie małego kawałka terytorium, usiądnięcia na nim i czekania na reakcję sojuszu. I tutaj w sytuacji, mówimy hipotetycznie, ale w sytuacji, kiedy załóżmy rząd Łotwy czy Estonii wzywa wtedy do pomocy sojuszu, dla Putina byłby to moment kluczowy, jeżeli sojusz zacząłby debatować wtedy, w jaki sposób odpowiedzieć, zamiast wrzucić od razu, prawda, procedury ewentualnościowe, bylibyśmy w bardzo niedobrej sytuacji. I to jest to, o czym ja mówię, chęć uzyskania owoców politycznych, przełamania sojuszu bez podejmowania tego ryzyka, bo jeśli spojrzymy na balans sił, jak pan Szczerski mówił, nie ma tutaj porównania tego, czym jest zmobilizowany sojusz transatlantycki, a czym są siły Rosji. Panie premierze. Kilka uwag na tym etapie dyskusji, gdy rozmawiamy o tym, co się wydarzyło w NATO w ciągu ostatniego roku. Rzeczywiście tutaj szpica, rotacyjna obecność i Korpus w Szczecinie to jest taka nasza triada efektów ze szczytu w Newport. Ale nie zapominajmy, że NATO ma artykuł 5 i zasadą tutaj jest kolektywna obrona i plany ewentualnościowe, tutaj zresztą raczej krytykowany za różne działania prezydent Barack Obama jakby kilka lat temu podjął decyzję o tym, żeby właśnie między innymi Polskę takimi planami ewentualnościowymi wesprzeć. One oznaczają,
kto, co, kiedy i jak ma robić w obronie przed już taką agresją na dużą skalę. Więc ja zresztą staram się zwracać uwagę w różnych dyskusjach, także swoim kolegom ministrom obrony w NATO, żeby znów aż tak bardzo się nie koncentrować na szpicy i tych ćwiczeniach i na korpusie w Szczecinie, bo one rzeczywiście są odpowiedzią na ten kryzys, ale odpowiedzią na poziomie kilku tysięcy żołnierzy. Nie zaniedbujmy tych podstawowych zadań NATO. Druga uwaga do tego, o czym pan profesor Szczerski powiedział, mianowicie o tej jakby woli politycznej. Oczywiście tak, to jest słuszne spostrzeżenie i to, co pan Igor Jankę powiedział o tym spadku przekonania Polaków co do zadziałania NATO, bo to, co ciekawe, w ciągu roku nastąpił spadek o 10 punktów procentowych. Wydaje mi się, że znaczy w NATO się nic złego nie wydarzyło jako takim, tak? Znaczy nie zepsuło się 100 samolotów, ani nie zatonęło 100 okrętów. To jest stwierdzenie przez Polaków jakiegoś deficytu w solidarności NATO i Unii Europejskiej. To są organizacje, które jakby w swoim głównym trzonie mają tych samych mniej więcej członków. Więc jeżeli widzimy, że są braki w tej solidarności, w jednolitym działaniu, no to takie wnioski właśnie wyciągamy. No i to się bierze z tego, taka jest moja właśnie obserwacja z praktycznych dyskusji w różnych gremiach unijnych i natowskich, że większość krajów nie ocenia tak tego kryzysu, jak my go oceniamy. My Polacy i pewnie jeszcze my razem z Bałtami. Te oceny są inne i to nie jest łatwe przekonywanie się co do tego, jaka jest natura tego kryzysu, a przede wszystkim, i to jest w tych dyskusjach natowskich takim najtrudniejszym punktem, kwestia, czy ten kryzys jest przejściowy i za rok, dwa, pięć wszystko wróci do tej spokojnej normy, jaka była w poprzednich 25 latach, czy nastąpiły nieodwracalne zmiany, mamy inną, nową, agresywną politykę Rosji. Tutaj możemy przesuwać datę początku tej polityki, nie wiem, na dojście Putina do władzy, czy na agresję w Gruzji, czy na to, co się wydarzyło na Krymie. I to jest sedno tej dyskusji. Ono oznacza w praktycznych wnioskach, że czy róbmy tylko rzeczy przejściowe, które potem zwiniemy i będziemy się zajmować państwem islamskim czy Afryką Północną, czy też pewne trwałe elementy tutaj powinny się pojawiać. Ja oczywiście to, co mówi profesor Michta, bardzo popieram, to znaczy wszelkie elementy twardej infrastruktury zakorzenionej w Polsce, baz sprzętowych, instalacji antyrakietowej w Redzikowie, która ma powstać w roku 2018, a zacznie być budowana w roku przyszłym, to wszystko jest w naszym interesie. I ostatnia uwaga do tego, o czym pan Paweł Kowal powiedział. Znaczy ta debata się toczy, ona może nie jest doskonała. Sami tu debatujemy i ja staram się jakby z dużą otwartością podchodzić do różnych zaproszeń i debatować. Zresztą tu obecni też są bardzo aktywni w tej debacie publicznej. I oczywiście też jest tak, że od roku zatrzymują mnie zwykli ludzie, tacy półznajomi, sąsiedztwa czy znajomi, i oni mnie wprost pytają o to, czy się wyprowadzać z Polski, czy kupować domy, jak to wygląda. Więc ja się czuję bardzo mocno konfrontowany z takimi prawdziwymi pytaniami. Jeżeli sąsiad mówi, jesteśmy w windzie, nikt nie słyszy, to ja zapytam ciebie, jak to naprawdę wygląda, to i to jest wykształcony, normalny człowiek, który mógłby tu siedzieć albo tam siedzieć, to nie jest jakby ktoś, kto jakby nie ma wiedzy i polega na jakichś plotkach. Więc Polacy debatują, Polacy uważają to na pewno za problem numer jeden, nie mam co do tego wątpliwości. Pytanie tylko, czy środki masowego przekazu i wszyscy aktorzy tej debaty no jakby w sposób taki rzetelny o tym wszystkim informują. No bo zobaczcie państwo, jaki jest mechanizm. No, wystarczy powiedzieć właśnie o ataku jądrowym na Warszawę, czy jest się zaproszonym do 10 następnych programów. Znaczy ja bardzo uważnie śledzę to, co mówi na te tematy. Jak ktoś mówi, i my sami jako Ministerstwo Obrony mamy profesorów, ekspertów, wysyłamy ich do różnych programów. Jak ktoś mówi tak normalnie,
tak właśnie, że to wygląda tak, a może tak, nie można wykluczyć żadnych scenariuszy, nie jest zaproszony drugi raz. Jak się powie o ataku jądrowym na Warszawę, ma się mnóstwo zaproszeń. No bo decyduje pasek w telewizji, decyduje tytuł w portalu. I to są jakby trudności w tej debacie. Nie skarżę się, po prostu tak, tak to musi być, ale wydaje mi się, że i tu tym bardziej doceniam inicjatywę pana Igora Jankę, właśnie takich debat bardzo potrzeba, gdzie nie trzeba mieć jakby jednego zdania na pasek, tylko można trochę dłużej powiedzieć i pokazać, że ta rzeczywistość jest jakby bardzo skomplikowana i że warto ją analizować, a nie koniecznie uspokajać, usypiać bądź straszyć. Tak? To znaczy ja, ponieważ w ciągu roku chyba 1000 razy odpowiedziałem na pytania różnych dziennikarzy, czy Polska jest bezpieczna i tak dalej, więc jakby mam świadomość, o czym mówię i zdaję sobie sprawę z tego, że trzeba odpowiadać prosto, że ludzie oczekują takiego jasnego komunikatu, ale prosiłbym, tu są obecni przedstawiciele mediów, kiedyś znakomitym dziennikarzem był nasz moderator, dzisiaj trochę po innej stronie jest, żeby właśnie uwzględniać te szarości i nie gonić za taką przesadną wyrazistością, która czasem ma mało wspólnego z rzeczywistością, bo oczywiście nie można wykluczyć ataku jądrowego na Warszawę. To jest zdanie prawdziwe, tak? Bo niczego nie można wykluczyć. Nie można wykluczyć, że za chwilę meteor spadnie tutaj po drugiej stronie ulicy. Nie można tego wykluczyć. Natomiast czy warto takie poglądy tak bardzo promować? Nie można wykluczyć ataku jądrowego na Warszawę, powiedział wicepremier rządu. Dobra, ale, bo panowie, nie odpowiedzieliście na jedno pytanie, które jest takie dosyć dziennikarskie, bo prosiłem o komentarz do bieżących, do pomysłu szefa Komisji Europejskiej. No, tak, nie byle kogo, prosił jeszcze potem o komentarz do tego pomysłu utworzenia wspólnej armii Unii Europejskiej. Ja dwa słowa do tego, o czym panowie mówiliście przed chwilą. Oczywiście ja myślę sobie, że jak ktoś pyta pana premiera o to, czy budować dom, czy nie, to chyba dla niego większym problemem jest kurs franka szwajcarskiego pewnie dzisiaj niż bezpośrednie zagrożenie jądrowe nad Warszawą, natomiast bezpośrednie perspektywy. Natomiast dwie rzeczy bym chciał zwrócić uwagę. O tym, czemu profesor Michta, o obecności wojskowej. Ja nie neguję tego oczywiście, więc wydaje mi się odwrotnie, że ta wola polityczna, o której braku mówiłem, w większym stopniu będzie zachęcona przez obecność wojskową na miejscu, in situ. Tak po prostu. To sprzyja powstaniu woli politycznej, skoro macie swoich żołnierzy. I rzeczywiście w tym sensie uważam, że bezpośrednim zadaniem, które jest przed polską dyplomacją, przed szczytem warszawskim NATO, jest to, o czym bardzo dyplomatycznie Andrzej Michta nazwał restrukturyzacją obecności wojskowej NATO w Europie. To oznacza oczywiście zbliżanie się albo do obecności stałej lub albo obecność stałą. Zbliżanie się w sensie permanentnej rotacji albo obecność regularną i stałą tutaj infrastruktury natowskiej o charakterze podstawowym czy krytycznej w sensie obrony NATO, dlatego że rzeczywiście to oznacza realnie, że ta wola polityczna pojawia się nie wyłącznie z solidarności sojuszniczej, tylko po prostu konieczności bezpośredniej obrony swojego własnego bezpieczeństwa. I to jest to, co wydaje mi się także w świadomości Polaków zmieniłoby sytuację też taką psychologiczną Polski. Kiedy byśmy wiedzieli, że terytorium Rzeczpospolitej nie bronione jest tylko dlatego, że tego wymaga solidarność sojusznicza, tylko dlatego, że tutaj po prostu są wojska i instalacje i lokalizacje, które po prostu są niezbędne do obrony dla samego sojuszu, w czystym sojuszniczym interesie, a nie sojuszniczej solidarności. Taka zmiana statusu także polskiej armii w ramach sojuszu, bo ona już ma taki status, ale także w sensie infrastrukturalnym, rzeczywiście myślę, wydaje, że byłoby pewnym przełomem także mentalnym dla społeczeństwa polskiego. I to jest ta restrukturyzacja obecności sojuszu w Europie w perspektywie przyszłorocznego szczytu NATO jest według mnie zadaniem kluczowym polskiej dyplomacji dzisiaj w sensie bezpieczeństwa międzynarodowego. I drugie zadanie, które jest ważne, o którym mówił premier Siemoniak, uważam, że rzeczywiście trzeba po prostu cały czas ustawicznie tłumaczyć, że tak naprawdę dla tej kołysanki spokoju, o której też mówił Paweł Kowal, która nas wszystkich lekko ukołysała po końcu zimnej wojny. Ja przypominam, że
jest tak znakomity tytuł jednego z rozdziałów w Karcie Nowej Europy, tej paryskiej, podpisanej właśnie wtedy, jak nadzieja globalizacji triumfowała, nazywa się Nowa Era Demokracji, Pokoju i Współpracy. I takie właśnie były te nadzieje, i ta kołysanka tak brzmiała, że żyjemy w nowej erze demokracji, pokoju i współpracy. Że dla tej ery, czy dla tej wizji są dwa równolegle zadane ciosy. Cios islamski i cios geopolityczny. To są dwa równoległe ciosy. Jeśli dzisiaj sentyment, czy dyskusje wokół wojny na Ukrainie, dzisiaj to, o czym wszyscy dobrze wiemy, w wielu krajach Europy Zachodniej, jest dużo słabszy niż dyskusja o islamie, terroryzmie, ale my musimy zdać sobie sprawę, że dwa ciosy, które są równoległe dla tej całej wizji nowej ery demokracji, pokoju i współpracy. I one trzeba rozegrać równolegle, to są te dwie równoległe wojny, które Stany Zjednoczone muszą wygrać w tym samym czasie, zgodnie z doktryną wojskową tradycyjną amerykańską. Już są dwie równoległe wojny. I my musimy rzeczywiście te dwie równoległe wojny dzisiaj wygrać, one są równoważne. Więc w tym sensie nie można mówić, że to jest właśnie element przejściowy, który minie, a terroryzm islamski i w ogóle problem terroryzmu jest długotrwały, a to jest przejściowy. Bo są dwa ciosy zadane tej wizji świata demokracji, współpracy i pokoju. Natomiast co do Junckera, no myślę, że to nie tylko było postawienie nogi Donaldowi Tuskowi przed dzień wizyty w Waszyngtonie. Opowiedzenie, że to ma być armia, która ma jeszcze bardziej jakby spowodować możliwość rozejścia się Europy z Stanami Zjednoczonymi w sensie bezpieczeństwa, no to po prostu po pierwsze jest nieprawdziwe, po drugie przeciwskuteczne, po trzecie fałszywe, po czwarte no właśnie politycznie, no polityczne rozrabiactwo, to jest polityczne rozrabiactwo. Tak jeszcze w tym sensie, w momencie, w którym Tusk jedzie do, teoretycznie jako przedstawiciel całej Unii Europejskiej do Obamy mówić o polepszaniu współpracy w zakresie bezpieczeństwa między po obu stronach Atlantyku. No to właśnie jest dokładnie to, czego nie powinien powiedzieć Jean-Claude Juncker. I właśnie zrobił to, czego nie powinien, dokładnie to, czego nie powinien zrobić.